Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Bardzo serdecznie witam z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Przed nami kolejne studium Pisma Świętego. Rozważymy wspólnie temat udoskonalania naszej wiary. Bardzo serdecznie zapraszam. Bardzo się cieszę, że spotykamy się znowu razem. Ja nazywam się Marek i jest ze mną kilku moich kolegów. Jest Konrad, jest Adam i jest Jarek. Najważniejszym w tym naszym towarzystwie jest Pan Bóg. To o Nim będziemy rozmawiali, to Jego Słowo będziemy studiować. I prosząc szczególnie o Jego obecność i prowadzenie, rozpoczniemy modlitwą. Poproszę Ciebie, Jarku. Ukochany Panie i Boże, który mieszkasz w niebie, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Bez Ciebie nic uczynić nie możemy, ale z Tobą wszystko jest możliwe. Prosimy, Panie, abyś przydał nam wiary, abyś też pokazał nam dzisiaj przez Twoje słowo, co to tak naprawdę znaczy wierzyć. Powierzamy się teraz w Twoje ręce, prosząc o błogosławieństwo na ten czas, w którym będziemy otwierać Słowo Twoje i uczyć się od Ciebie. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Tak, dzisiaj będzie o wierze. Biblia to księga o różnych postaciach wierzących, niewierzących, wątpiących, ale zacznijmy od dobrych przykładów. Chciałem Was zapytać jakiegoś bohatera wiary. Czy macie jakąś ikonę, na którą patrzycie i ona jest tak w oddali, jest taka niezwykła. I mam na myśli tutaj te ludzkie postaci tych ludzi z krwi i kości. Macie swojego bohatera? Szczerze powiem, że nie zastanawiałem się konkretnie nad jakąś postacią, ale teraz do głowy najbardziej przychodzi mi Tymoteusz. Dlaczego? On był młodym pastorem, młodym misjonarzem, który służył Panu Bogu, tak? Którego apostoł Paweł bardzo cenił, o którym też powiedział, niech cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku. Mówiąc do niego takie słowa, wiedział, że jest to człowiek poświęcony dla Pana. Jest to człowiek, który kocha prawdę Bożą i kocha ludzi, którym służy. Dla mnie jest to taki wzór, ponieważ sam jestem młody. W jaki sposób właśnie powinienem postępować? Jak powinienem Bogu służyć? O Tymoteuszu nie wiemy nic, aby zginął śmiercią męczeńską. Na przykład mamy w Piśmie Świętym wielu ludzi, którzy za wiarę naprawdę cierpieli. Również i w młodym wieku. Czy to jest dla Was jakimś takim wyznacznikiem, jeżeli ktoś cierpiał w swoim życiu za wiarę, wtedy staje się ikoną, czy niekoniecznie? No wtedy jest herosem wiary. Tak ja to postrzegam. Jest kimś, za kim chcielibyśmy podążać, typu Daniel z Księgi Daniela albo jego trzech kolegów. Są to jakieś wzory odległe. Ale nie wiem, czy pytasz, Marku, o wzory z Biblii, czy tak, z naszego życia. Chociaż jeżeli masz ze swojego życia, to też pewnie. Prawdę mówiąc, im dłużej żyję, tym mniej mam tych wzorów, bo zauważam, że wszyscy jesteśmy niedoskonali. Na pewno gdzieś w moim życiu wzorem w pewnych kwestiach na pewno był mój ojciec, jest nadal, ale też myślę, że pastor, który mnie chrzcił, jest i moim przyjacielem i myślę, że pewnym wzorem, do którego mogę w pewnych kwestiach na pewno dążyć i widzę, jak Bóg przez niego działa. No więc w jakiejś po części te wzory tych bohaterów możemy znajdować w normalnych ludziach. Powiem szczerze, to dobrze, że to nie tylko w Piśmie Świętym, ale i dzisiaj potrafimy znaleźć takich ludzi, którzy nas inspirują. Ja też myślę, że dość ciężko jakby skoncentrować się tylko na jakiejś jednej osobie i potraktować ją, o to jest po prostu ten najlepszy, po prostu, od którego możemy tylko i wyłącznie brać pozytywne wzorce, bo na przykład Biblia pokazuje bardzo często i dobre, i te gorsze dni różnych ludzi, którzy z Bogiem chodzili. Niemniej jednak właśnie no, rzecz nie polega na tym, że ktoś w każdym aspekcie swojego życia jest perfekt, nie?
ale że w tej drodze z Bogiem idzie za nim zwyczajnie. Na przykład jak się popatrzy na historię czy Starego, czy Nowego Testamentu, to właśnie cieszę się, że jest tak wiele różnych osób pokazanych, które w różnych momentach swojego życia gdzieś tam w tym akcie wiary zawisają na Panu Bogu, po prostu uchwytają się Go i Go i idą w takim akcie zaufania za Nim. I cieszę się, że to są tak czasami diametralnie różne historie, dlatego że my nie mamy jednej sytuacji życiowej, w której się znajdujemy, tylko po prostu jesteśmy tak często w tak odmiennych momentach, chwilach życia i się zderzamy z tak różnymi jakimiś sytuacjami, problemami, wyzwaniami i tak dalej. Tak naprawdę bardzo często potrzebujemy różnych wzorców i przykładów, które by nas gdzieś tam wewnętrznie motywowały, zachęcały, że jeśli ktoś przeszedł to, to będę ufał Bogu i też pójdę. Te obietnice będą się realizowały. Nie? Ciekawe, jedna chwila, druga chwila, jedna postać, inna postać. Nie? Ciekawe jest to, że te kolejne postaci z Pisma Świętego, trudno znaleźć tam ideały. I każdy z nich miał te swoje blaski i cienie. I to jest dla nas pocieszające, bo kiedy myślimy o swojej wierze, to są również te cienie. No i okazuje się, że ci bohaterowie wiary mieli swoje różne historie, także i może dla nas jest też nadzieja. Myślę, że nawet na tym bardziej polega odwaga, heroizm. Nikt nie lubi tak naprawdę takich chodzących ideałów, tylko każdy lubi brać przykład z ludzi, którzy są z krwi i kości, popełniają błędy. Podobnie do nas. Tak, ale podnoszą się i idą dalej. I to jest, myślę, odwaga i bohaterstwo. Tak, a my idziemy dalej w studium listu Jakuba. Właściwie jesteśmy cały czas na samym początku, w pierwszym rozdziale. Chciałem poprosić o przeczytanie drugiego i trzeciego wiersza. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość. Bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Tak, Jakub twierdzi, że próby wiary są nam potrzebne. Tak? Zdecydowanie tak. Lubicie próby waszej wiary? Lubicie je przechodzić? To znaczy, szczerze powiem, że jak człowiek przechodzi przez jakieś trudne doświadczenia, to raczej ciężko jest powiedzieć, że lubimy takie coś. Kto lubi obrywać? Kto lubi cierpieć? Kto lubi się smucić? Ale jako chrześcijanin nauczyłem się patrzeć troszeczkę inaczej na tą kwestię. Osobiście przekonałem się o tym, że Pan Bóg poprzez różnego rodzaju próby i doświadczenia po pierwsze kształtuje nasz charakter, po drugie daje nam dowód swojego zaufania, ponieważ wie, że na danym etapie, na jakim obecnie się znajdujemy, możemy przejść przez to konkretne doświadczenie. A po trzecie, i tutaj bym się chciał podeprzeć tekstem biblijnym z pierwszego listu Piotra, 4 rozdziału, wersety 1 i 2. Bóg mówi tak, ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu, aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej. Zatem doświadczenia wszelkiego rodzaju, jakie są naszym udziałem, pomagają nam też wypełniać wolę Bożą w naszym życiu, myśleć o niej, bo gdy jest nam dobrze, gdy wszystko się układa, łatwo jest zapomnieć o Bogu. Sztuką jest natomiast pamiętać o Nim zarówno w dobrych, jak i złych chwilach. I często przez takie doświadczenia Bóg przypomina o sobie. Pozwólcie na jedno króciutkie doświadczenie, bo ja troszeczkę ich przeżyłem w swoim życiu. A ostatnio... Mówisz o tych doświadczeniach wiary? Tak. Ostatnio na przykład miałem doświadczenie wiary związane z moim dzieckiem, które urodziło mi się chore. I przez 5 miesięcy byliśmy non-stop w szpitalu, walcząc o jej życie. Wtedy człowiek zadaje sobie różne pytania. Na początku oczywiście trzymałem się, chwytałem się wiarą Pana Boga, ale w pewnym momencie psychicznie już nie wyrobiłem. I pytam, Panie, dlaczego? Czemu to dziecko cierpi? Co ono takiego zrobiło? Dlaczego cierpienie jest jego udziałem? Bo rodzic, gdy patrzy na cierpienie dziecka, to cierpi podwójnie. Jest bezradny. Tak jest. Ta bezradność jest najgorsza. Ale po tych okresach zmagań, niepewności, zwątpienia, zniechęcenia, Pan Bóg dał wytchnienie. Dzisiaj dziecko jest zdrowe, rozwija się prawidłowo i jest naszą radością. Cieszę się po prostu teraz, jak tak z perspektywy patrzę na to,
że Pan Bóg wykorzystał to doświadczenie, aby mnie i moją rodzinę pociągnąć ku sobie. A jakie słowa, czy jakie przykłady biblijne pocieszają w takich momentach? Może Jarku, ty powiesz ze swojej perspektywy, albo powiecie ze swoich doświadczeń. Kiedy przechodzimy przez te najgorsze chwile, to co wtedy powiedzieć, co chcecie usłyszeć? Albo jak pocieszyć tego, kto przechodzi? Jest wiele Bożych obietnic, na których w takich momentach możemy polegać. Jedną z takich, która mnie osobiście dawała pokrzepienie w trudnych chwilach, jest obietnica zapisana w Psalmie 27, wersecie 5. Bo skryje mnie w dzień niedoli w szałasie swoim, schowa mnie w ukryciu namiotu swego, postawi mnie wysoko na skale. Bóg właśnie poprzez takie słowa dawał mi nadzieję, dawał mi pokrzepienie, pomagał mi chwytać się Pana Jezusa. I takie momenty, gdy przechodzimy przez doświadczenia, gdy czujemy się bezradni, są tak naprawdę najlepszymi momentami. Bo wtedy nie polegamy na swojej mocy, na swojej sile, mądrości czy jakichś zdolnościach, ale polegamy na naszym Panu Jezusie Chrystusie. Na Jego obietnicach, na Jego mocy się opieramy. Mhm. Czyli ten tekst Ciebie wzmacniał. Między innymi ten tekst. Ja lubię jakieś historie, gdzie pokazują, które ukazują, że ludzie przechodzili podobne doświadczenia jak ja. Wtedy przychodzi taka pierwsza myśl, nie jestem sam na tym świecie. Nie tylko ja, nie tylko mnie to spotkało. Lubiłem historię o Izaaku z 26 rozdziału Księgi Rodzaju. Cały rozdział, więc bywały dni jakiś czas temu, gdzie sobie siadałem i czytałem ten rozdział kilka razy pod rząd. I pocieszało mnie to, bo ta historia kończy się szczęśliwie, ale Izaaka dotykały różne tam perypetie, z którymi mniej lub bardziej mogłem się utożsamić i pocieszało mnie to. Pewnego dnia nawet, kiedy kolejny raz wertowałem ten rozdział, zadzwonił telefon i w pewien sposób przyszło rozwiązanie tego problemu, z którym się zmagałem od dłuższego czasu. Ale Słowo Boże Cię pokrzepiało. Fajnie, cieszę się, że tutaj szukamy radości i takiej ochłody w tych trudnych momentach. Ja uważam, że tak z własnego doświadczenia, kiedy analizuję sobie różne trudniejsze momenty, kiedy no właśnie ta wiara w tym doświadczeniu dnia codziennego była w jakiś sposób sprawdzana i ćwiczona, to co było dla mnie najistotniejsze, najważniejsze, to nie jakiś tam konkretny tekst, który znałem, czy który pamiętałem, albo szukałem czegoś w piśmie, nie? Tylko chwila, w której Bóg coś bezpośrednio do mnie powiedział. Bardzo często przez Słowo Boże, ale nie tylko. Czasami to jest właśnie ten żywy głos Pana Boga, kiedy ktoś na przykład dzwoni albo przychodzi i mówi, słuchaj, mam dla ciebie słowo od Pana Boga, nie? Czuję, że powinieneś na przykład, albo mam takie przekonanie, że powinieneś na to zwrócić uwagę, albo coś dostać. Wtedy widzimy, że Bóg w taki bardzo żywy i realny sposób jest tu i teraz, nie? I Jego obecność jest jakby no właśnie tutaj, w tej chwili. I to nie chodzi tylko właśnie o jakieś stare obietnice dane komuś gdzieś, kiedyś, nie? Tylko o to, że Bóg teraz, dzisiaj przychodzi do mnie i mówi mi o czymś konkretnym albo wspiera mnie w czymś i daje mi tę obietnicę. Ja wiem, że On jest tutaj ze mną właśnie w tej konkretnej chwili. To jest super. A dlaczego Pan Bóg nas próbuje? Czy On nie wie, jak my przez te próby przejdziemy? Po co Mu te próby są potrzebne? Wiesz, Marku, ja na przykład zaobserwowałem tak w swoim życiu i na przestrzeni ostatnich lat, że czasami, kiedy człowiek przejdzie taki poligon różnych doświadczeń i to jest naprawdę niejednokrotnie bardzo trudny czas i myśli sobie człowiek, po co mi to wszystko i wolałoby się tego zwyczajnie nie mieć albo nie przeżywać. Ale na przykład, kiedy te wszystkie doświadczenia już mijają i mija rok czasu i na przykład przechodziłem bardzo podobną sytuację i nagle się okazało, że moje reakcje i mój sposób jakby znalezienia się w tej okoliczności jest totalnie odmienny od tego, co miało miejsce wcześniej. I okazuje się, że nie było to dla mnie dołujące, nie było to dla mnie obciążające, męczące. Po prostu potrafiłem trening, to przechodzić naprawdę z podniesioną głową i mówię, Panie Boże, naprawdę no
takie nawet trudne chwile doświadczenia coś dają, bo naprawdę czuję, że stoję w tym wszystkim i mnie to nie kruszy gdzieś wewnętrznie, ale widzę jakąś siłę, która w tym doświadczeniu w człowieku jakby jest zrodzona. Więc Pan Bóg wie, co robi w różnych sytuacjach. Ja myślę jeszcze, że tak naprawdę musimy oddzielić to, jaką Pan Bóg ma dla nas próbę, a jak wykorzystuje różne aktywności, czy to ludzkie, czy nawet diabelskie, robiąc z tego próbę. Zauważmy, że tak naprawdę jedyną taką, czy jednym z przykładów takiej czystej Bożej próby jest próba z drzewem poznania dobra i zła w Edenie. To nie była trudna próba. Zjeść owoc, czy nie zjeść. Prawda? Nikt nie cierpiał, nikt nie płakał, przechodząc przez takie doświadczenie, a była to Boża próba dla Adama i Ewy, naszych pra-pra-pra-dziadków. A Abraham? Też była próba od Pana Boga. Też była. No masz rację, Marku. Może nie przemyślałem tego do końca, więc może znajdziemy jakieś trudne próby, ale Job, przychodzi diabeł, więc może i przychodzą jakieś cięższe próby od Pana Boga. Nie mówię, że na pewno tak nie jest. Ale też wiele sytuacji jest spowodowanych przez diabła czy przez innych ludzi. Pan Bóg to dopuszcza i wykorzystuje to ku dobremu i wtedy nazywamy to próbą, ale tak naprawdę czy trudno to powiedzieć, że wszystko, co przychodzi na nas złe, przychodzi tylko i wyłącznie z woli Pana Boga i to jest, na pewno to jest próba dla nas, ale nie wszystko jest autorstwa Pana Boga. Absolutnie. Powiedziałbym, że nawet zdecydowana większość to jest sprawka kogoś innego. Kontynuując ten temat, troszeczkę go rozszerzę. Tutaj w tym drugim tekście jest powiedziane: poczytujcie to sobie za największą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. Tak? Nie dość, że to jest dobre, to jeszcze mamy się cieszyć? To wszystko zależy, jak my się znajdziemy w danej okoliczności, ale wiem to na pewno i o tym też mówi Biblia. O ile dobrze pamiętam, to jeden z takich fragmentów księgi Ezdrasza mówi: cieszcie się i radujcie się, bo w tym siła wasza. To jest takie przesłanie do ludu, nie? Że właśnie uwielbiajcie Boga, cieszcie się w takiej nawet sytuacji, bo nabierzecie w tym mocy i siły. I mówisz o tym, czytasz fragment Jakuba nawołujący do tego, żeby się cieszyć i radować, nie? Na przykład jeden z fragmentów listu do Filipian, to jest tak zwany list więzienny, więc okoliczności powstania no, nie są zbyt szczęśliwe, nie? No, kto by się cieszył i radował, będąc w więzieniu w niezbyt komfortowej sytuacji i z kiepskimi perspektywami na przyszłość, dlatego że tak naprawdę apostoł Paweł oczekuje w więzieniu na wyrok śmierci. Nie? No, to jest jego perspektywa na przyszłość i w pewnym momencie mówi coś takiego. To jest pierwszy rozdział listu do Filipian, wiersz 12 i następny. A chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, posłużyło raczej ku rozkrzewieniu Ewangelii. Także więzy moje za sprawą Chrystusową stały się znane w całym zamku i wszystkim innym. A większość braci w Panu nabrała otuchy z powodu więzów moich i zaczęła z większą śmiałością, bez bojaźni głosić Słowo Boże. I co ciekawe, apostoł Paweł na przykład z wszystkich swoich listów, w tym liście akurat do Filipian, najwięcej mówi o radości. Z tego, co pamiętam, to słowo radość się pojawia chyba 18 razy w całym tym liście, a na przecież to jest dość krótki list. I właśnie to, o czym Konrad mówił przed chwilą, że diabeł często szyje nam jakieś sytuacje, w których chce nas pognębić, ale właśnie jakie przeżywamy z Bogiem. Nawet w tych chwilach trudnych właśnie zaczynamy Boga uwielbiać i w radości to przeżywać, nie? To ta sytuacja na przykład jakby na przekór pokazuje, tak, na przekór temu, przeciwstawiając się jakby tym wszystkim negatywnym emocjom, uczuciom, to ta sytuacja nam pokazuje, że te próby doprowadzenia nas do jakiejś szkody, do wewnętrznego zniszczenia, czy pozbawienie życia, jak w przypadku apostoła Pawła, Bóg potrafi po prostu obrócić w taki sposób, że nie dosyć, że człowieka ochroni, to jeszcze więcej jakaś będzie tam za tym korzyść z tego wynika. A Jarku, czy było ci łatwo radować się, patrząc na cierpienie twojego dziecka? W ogóle nie było mi to w głowie, żeby się radować z tego. Ja ten tekst też o radości rozumiem troszeczkę inaczej. Bo zazwyczaj jak słyszymy radość, to myślimy sobie, o to życie mi się sypie,
tragedie mnie same spotykają, ja mam tryskać radością i entuzjazmem. Myślę, że tutaj troszeczkę inaczej to wygląda, że bardziej chodzi o taką radość wewnętrzną, o takie poczucie spełnienia w Panu, że bez względu na to, co się dzieje w moim życiu, ja będę ufać Panu, ja będę radował się zbawieniem. Ja wielbił Boga. Wielbił Boga, tak. Miał też takie szersze spojrzenie, że ponad tym wszystkim jest lepsza rzeczywistość, którą przygotował mój Pan i Zbawiciel. Nawet jak tutaj na tym świecie będzie ucisk, to w Królestwie Bożym będzie mi dobrze i o tym wszystkim zapomnę. Ale padło też takie pytanie, czy Panu Bogu są potrzebne próby, żeby poznał, kto mu będzie wierny, kto będzie niewierny. Jemu w ogóle to nie jest potrzebne. Tak, tak. Ale jest to potrzebne. To dlaczego to robi? Jest to potrzebne robi? Nam. Już kilka powodów wcześniej troszeczkę wymieniliśmy, ale myślę, że jeszcze jednym powodem, o którym warto wspomnieć, jest to, że nasze doświadczenie jest cenne dla innych. Dlatego, że służąc innym ludziom w jakikolwiek sposób i nie mając pojęcia o tym, co ludzie przeżywają, nie trafimy do nich. A w momencie, w którym coś przeżyliśmy na sobie, nie mówimy wtedy jakoś sucho z teorii, nie jest to gdzieś przeczytane, zasłyszane, ale ludzie wiedzą, że jesteśmy autentyczni, że przerobiliśmy to na sobie i to do ludzi trafia. Wiele razy, gdy spotykałem się z różnymi osobami, chociażby z alkoholikami, albo na przykład chodziłem swego czasu do pogotowia opiekuńczego, to nie mówię tego po to, żeby jakoś chwalić siebie, tylko pokazuję wam, co daje doświadczenie. Gdy chodziłem tam z dzieciakami tymi, z młodzieżą, nikt nie potrafił się dogadać, tylko ja. I to oni mi mówili. Dlatego, że oni wiedzieli, że ja ich rozumiem, bo ja to przerabiałem na sobie. I miałem z nimi naprawdę świetny kontakt i mogłem opowiadać im o Bogu. I oni nie byli zamknięci, oni ze mną rozmawiali, oni czekali, aż przyjdę znowu. Po to też Pan Bóg właśnie nam daje te doświadczenia, żebyśmy mogli ubogacać, ubłogosławiać innych. Rozumieć innych i potrzeby. Pójdźmy troszeczkę dalej. Przeczytajmy jeszcze raz ten fragment, drugi, trzeci wiersz, ale pójdźmy aż do czwartego. To teraz Konrad. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. Tu mamy wyjaśnienie tych prób. One prowadzą nas do wytrwałości, a ona z kolei gdzieś tam w perspektywie do doskonałości. Jesteście doskonali? Nie. Czyli za mało prób. Ale co rozumiesz przez doskonałość, Marek? No właśnie. Co Jakub rozumie przez doskonałość? Tak, o jaką doskonałość w Piśmie Świętym tutaj... Jak sądzicie? Jest taki piękny tekst w liście do Hebrajczyków, który dla mnie jest odpowiedzią na twoje pytanie. Jest to 10 rozdział listu do Hebrajczyków i tam werset 14. Jest mowa o Chrystusie. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Biblia mówi o tym, że żaden z nas, chociażby nie wiem jak bardzo się starał i ile prób nie przechodził, nie jest w stanie osiągnąć doskonałości. Jest to niemożliwe do zrobienia. Ale w momencie, w którym trwamy w Chrystusie, w momencie, w którym przyjmujemy Go jako swojego Pana i Zbawiciela, Jego doskonałość, Jego czystość jest nam przypisana. On swoją świętość daje nam w darze i gdy Chrystus mieszka w naszym sercu, jesteśmy doskonali. Nie dlatego, że faktycznie takimi jesteśmy, ale dlatego, że On nas takim czyni przez swoją łaskę. I to jest piękne. Ja myślę, że jeden z większych błędów, jakie można popełnić, jeśli mogę tak powiedzieć w ogóle, to połączenie czy postawienie znaku równości pomiędzy słowem doskonały a bezgrzeszny. Zobaczmy Adama i Ewę w ogrodzie Eden. Byli bezgrzeszni, ale byli też doskonali. Ale to nie znaczy, że już osiągnęli najwyższą formę rozwoju, jaką mogli osiągnąć. Bóg zaplanował dla nich pracę, różne zajęcia, żeby się rozwijali. Tak samo aniołowie, chociaż są bezgrzeszni, mówię o tych nieupadłych, na pewno ciągle dowiadują się czegoś nowego i czasami mogą być zaskoczeni, to są takie moje prywatne przemyślenia, mogą być zaskoczeni jakimiś rzeczami, uczą się, bo tylko Bóg jest doskonały,
I my wszyscy jakby do tej doskonałości jego dążymy i jesteśmy doskonali na dany etap naszego rozwoju. Mhm, czyli doskonałość może być w tym momencie, gdzie teraz właśnie siedzimy, tak? I to jest jakaś doskonałość w rozwoju, czy jakiś stan taki teologiczny tutaj będzie chodziło? Nie wiem, jeśli mogę to jeszcze wytłumaczyć, co powiedziałem przed chwilą. Tak. To po prostu robimy teraz nagranie Szkoły Sobotniej najlepiej, jak potrafimy. To jest doskonałość. Ty się starasz, Marek, ja się staram, każdy z nas się stara, żeby po prostu powiedzieć cenne myśli. I według mnie to jest doskonałość, że nie odwalamy za przeproszeniem jakiejś roboty z niechcenia, tylko robimy najlepiej, jak potrafimy. Nawet jeśli ktoś powie, ja bym tą lekcję zrobił lepiej niż Marek. Tak myślisz? Nie wiem, czy tak myślę. Myślę, że może tak ktoś powiedzieć. Albo lepiej powiedziałbym coś mądrzejszego niż Konrad, nie? Ale ja na obecną chwilę robię to najlepiej, jak potrafię. Mhm. I to jest według mnie doskonałość. Nie to, że to jest idealne, ale to jest najlepsze, jakie może być na tą chwilę. Ja myślę, że to jest też ważne, co Konrad mówi w kontekście tego, żeby nie mieszać doskonałości z bezgrzesznością albo w drugą stronę traktować ją w kategoriach po prostu jakiegoś perfekcjonizmu. Nie? Bo to jest straszna bieda i myślę, że to jest mega religijna pułapka, w którą czasami ludzie się potrafią zapędzić. Męczą siebie i męczą innych. Nie? Mhm. Żyją rozczarowaniami, jakąś taką jedną wielką duchową rozterką i w zasadzie to donikąd nie prowadzi, a w pewnym sensie można by powiedzieć, że ten stan perfekcji jest jakimś celem samym sobie albo bożkiem, nie? To znaczy, że ja chcę to po prostu osiągnąć. Nie? Czyli spotkaliście takich ludzi, tak? Coś, co muszę mieć. Ja powiem ci, że kiedyś, jakieś kilka lat temu, sam miałem jakąś taką tendencję, że ja po prostu muszę być dalej, być bliżej, robić. Być perfekt, no nie? Żeby po prostu Bóg mnie jakoś tak mógł pozytywnym okiem na mnie spoglądać. Ty byłeś już blisko. No bardzo. Tuż za miedzą. Natomiast jak patrzę właśnie na to, co mówi i Stary Testament, i Nowy Testament, na kwestię sprawiedliwości, którą Bóg nam udziela i tej doskonałości, to raczej to jest wielkość, która nie zawsze ma wiele wspólnego z naszą postawą etyczną. To znaczy, będziesz tak i się zachowywał i będziesz tak i tak myślał i tak dalej, wtedy jesteś doskonały, tylko no na przykład chociażby taki dla mnie ważny fragment z pierwszej Mojżeszowej, chyba 17 rozdział, wiersz pierwszy, Bóg mówi, Jahwe mówi do Abrahama, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Nie? Więc ja widzę właśnie tutaj tą doskonałość nie jako jakąś kwalifikację etyczną człowieka, ale jako bycie przy Bogu. Trwanie przy Bogu, bycie w Jezusie, mówiąc językiem apostoła Pawła, tak? W Chrystusie. I wtedy to, co jest Jego, jest Twoje. Nie? I to nie znaczy, że Ty jesteś po prostu perfekt, ale przez wiarę masz uniewinnienie, jesteś traktowany jako sprawiedliwy, jesteś w oczach Bożych doskonały. Nie? Mhm. Nie byłbym sobą, gdybym jeszcze teraz nie wcisnął jednego tekstu z przypowieści Salomona. Jeden z moich ulubionych, bo naprawdę dodaje mi pocieszenia odnośnie tych bohaterów, którzy upadali. Bo choć sprawiedliwy 7 razy upadnie, jednak znowu się podniesie. Lecz grzesznicy potykają się w nieszczęściu. 7, liczba pełna. Pełnia pewnego wymiaru. Więc nawet sprawiedliwy może tyle razy upaść, ile się da, ale tyle razy się też podnosi. Idziemy dalej z listem Jakuba. 5 wiersz. Może Jarku, teraz ciebie poproszę. A jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Próbowaliście kiedyś tej obietnicy? Ja próbowałem. Ja też. No, możesz coś więcej powiedzieć? Kiedy pierwszy raz czytałem ten fragment, albo ktoś mi go pokazał, pomyślałem, że jeżeli Pan Bóg daje taką propozycję, to dlaczego by nie skorzystać? Ja naprawdę uwierzyłem w to. Nie wiem, na ile Pan Bóg tą mądrość daje w tym wymiarze, jak my oczekujemy, bo to jest pewien szczególny rodzaj mądrości,
I te dary Boże, one może inaczej działają, niż my byśmy chcieli, ale wiem, że Pan Bóg odpowiada na taką modlitwę i lubię pokazywać ten tekst innym. Masz potrzebę, masz pragnienie? Poproś Pana Boga, Pan Bóg da. Nie wiem, czy to dobrze rozumiem, ale wydaje mi się, że ta mądrość, tej mądrości brakuje nam szczególnie w takich doświadczeniach. W kontekście tego, co było przed chwilą, nie odrywając tego, że kiedy spotykają nas nieszczęścia, wtedy nie wiemy, czy mamy prosić Boga, żeby one zniknęły, czy mamy prosić Boga, żeby mieć siłę, żeby przez nie przejść. List do Rzymian też o tym traktuje w pewnym fragmencie, że jest pewne całe jakby cierpienie stworzenia nas przez grzech, ale nawet wtedy w niewysłowionych westchnieniach Duch Święty wspiera nas, bo nie wiemy, o co się modlić. W tych doświadczeniach nie wiemy. Jesteśmy, że tak brzydko powiem, zaciemnieni. I potrzebujemy tej mądrości Bożej, żeby zobaczyć, tak jak Hiob też nie wiedział i prosił Boga i w końcu myślę, że zrozumiał, przynajmniej w pewnej części, co go spotkało. Ale trzeba sobie też zadać pytanie, jaka jest różnica pomiędzy mądrością ludzką a tą mądrością, którą Jakubowi tutaj chodzi, bo on pisze o Bożej mądrości. Tak? Pierwszy list do Koryntian wspomina o tym, że mądrość ludzka jest głupstwem w oczach Boga. A na czym polega ludzka mądrość? Z czym nam się w ogóle kojarzy mądrość? Z wiedzą, tak? Im więcej masz wiedzy, im więcej masz, nie wiem, jakiegoś doświadczenia, to tym jesteś mądrzejszy. Natomiast Boża mądrość opiera się zupełnie o czymś innym. Ten sam apostoł, właśnie Jakub, tylko że w trzecim rozdziale, pisze, czym jest prawdziwa mądrość. Mówi tak, mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. Wcześniej jeszcze pisze, jeżeli jest ktoś między wami mądry i rozumny, niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi. Czyli Bóg kojarzy mądrość ze stylem życia, a nie tylko z wiedzą, którą ktoś posiada. Jeżeli jesteśmy mądrzy w Bogu, to ta mądrość będzie przejawiać się w uczynkach w naszym codziennym życiu. Bardzo dziękuję. Naprawdę było cenne. To pokazuje, że ta mądrość, ona jest tak naprawdę uosobiona z obecnością Ducha Świętego w naszym życiu i tym zrozumieniem doświadczeń, życia i wiary. Łatwiej, mając tą mądrość, łatwiej ufać. Przeczytajmy kolejne teksty. 6-8. Ale niech prosi z wiarą bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu. Mowa jest tutaj o wątpliwościach, akurat w przypadku modlitwy, ale i tych życiowych wątpliwościach, może załamaniach wiary. Czy tutaj macie jakieś swoje życiowe doświadczenia z wątpliwościami? Czy takie pojawiały się w waszym życiu? Jak radzić sobie z wątpliwościami? Nie wiem, mi się wydaje, że jednym odpowiedzią może być to, na to pytanie twoje, Marku, żeby spoglądać na poprzednie doświadczenia, które mieliśmy. Na to, jak Bóg nas wcześniej prowadził, jak nam pomagał, jak te modlitwy były wysłuchiwane. Może nie zawsze tak, jak chcemy, ale zawsze była ta odpowiedź. I to jest ta wytrwałość, że każde kolejne doświadczenie buduje naszą wytrwałość i buduje to, że nagle zaczynamy jeszcze bardziej ufać Bogu, tak jak Abraham, o którym wcześniej wspomniałeś, Marku. On miał różne próby, różnie przechodził lub nie przechodził, ale one budowały tą wiarę, że kiedy przyszła ta największa próba w jego życiu, on stanął, można powiedzieć, bez tych wątpliwości. Bez wątpliwości. Znaczy, nie wiem, czy bez wątpliwości, nawet jeśli te wątpliwości były, one nie wzięły góry nad wiarą Abrahama. W takim razie, jak modlić się o różne sprawy w naszym życiu z taką pewnością? Znaczy, nikt się nie rodzi bohaterem wiary. I wiary się nie jest się z mlekiem matki. To jest coś, w czym człowiek musi sam gdzieś wzrastać, musi coś przeżyć, musi czegoś doświadczyć i czegoś dotknąć. Biblia mówi o tym, że wiara, taka ufność też jest darem łaski Boga, nie? Że
Bóg to daje, Bóg to udziela, Bóg jej udziela człowiekowi. I Ewangelie pokazują na przykład takie przypadki, że czasami ludzie, którzy stawali w obliczu Jezusa i mieli czegoś doświadczyć, nie mieli jakiejś wielkiej ufności, nie mieli wielkiej wiary. I były takie na przykład przypadki, że szczególnie Ewangelia Jana na przykład to akcentuje w odróżnieniu od trzech synoptycznych, że Jezus czasami dokonywał pewnych cudów po to, żeby wiarę wzbudzać w ludziach. Nie, że pewne jego dzieła nie były warunkowane wiarą, ale wręcz odwrotnie, były powodowane po to, żeby tą wiarę dźwignąć w człowieku. Nie? A z drugiej strony znajdujemy też takie przypadki, gdzie ktoś po prostu nie wie, czy to pójdzie, czy nie pójdzie, czy da radę, czy nie radę. I mówi, no Panie Boże, no pomóż temu mojemu niedowiarstwu. Nie? Więc zobaczcie, że nawet w takich sytuacjach, kiedy tej ufności nie mamy, czy nam po prostu brakuje, mamy wątpliwości, to po raz kolejny możemy na tym Bogu gdzieś zawisnąć i poprosić Go zwyczajnie, po prostu pomóż nam zaufać, pomóż uwierzyć, niech to przyjdzie od Ciebie. Ucz mnie tej wiary. Niech to będzie przez Ciebie dane, nie? Bo zbawienie od początku do końca jest darem Bożej łaski. Nie? I wiara nie jest jakimś produktem człowieka w kontekście intelektualnym tego. Intelektualnym ćwiczeniem. Ty ją możesz wybrać. Ty możesz wybrać, Panie Boże, ja chcę wierzyć, ja chcę ufać, nie? Mhm. Ale tak jak Adaś powiedziałeś, że jest to pewne nasze życiowa praktyka. Nie rodzimy się z tym, wręcz przeciwnie, rodzimy się bez wiary i przez życie, doświadczenia, przyglądanie się temu, jaki jest Pan Bóg, nabieramy tej wiary. Tutaj też takie pytanie fundamentalne, czym jest ta wiara? Ale tutaj już padały te sformułowania, że jest to zaufanie, zawierzenie. Czy macie jakąś swoją, taką ulubioną, krótką definicję wiary? Ja mam. To jest akurat słowo, które pochodzi od Marcina Lutra z komentarza do pierwszego przykazania, kiedy on mówi o wierze jako właśnie takim akcie zawiśnięcia na Panu Bogu. Zaczepienia się Go, uchwycenia się Go i po prostu nie puszczania Go. Właśnie w tym kierunku niewiary traktowanej w kategoriach wiedzy o czymś, o kimś, czy uznania czegoś tam, no nie, czy jakiegoś poglądu, czegoś, ale zwyczajnie uchwycenia się w ufności na przykład Boga, Jego słowa i tak dalej, nie? Zawiśnięcie na Bogu. Przejdźmy jeszcze do ostatniego fragmentu, 9 do 11 tekstu. A niech brat ubogi chlubi się z wywyższenia swego, bogaty zaś z poniżenia swego, gdyż przeminie jak kwiat trawy, albowiem słońce wzeszło z żarem swoim i wysuszyło trawę i kwiat jej opadł i uległo zniszczeniu piękno jego wyglądu. Tak zmarnieje i bogacz na drogach swoich. Jakub bardzo płynnie przeszedł od wiary, doświadczeń życia do pieniędzy. Jest jakiś związek jednego z drugim? Wiara i pieniądze. No jest, dlatego że wiara jest skierowana zawsze na coś albo na kogoś, tak? Bóg powiedział, nie będziesz miał innych bogów obok mnie. A jednak w Biblii pojawiają się takie historie, w którym ktoś pieniądze uczynił swoim bożkiem. Przykładem takiej osoby może być bogaty młodzieniec, który gdy został postawiony przed wyborem, czy uwierzyć Jezusowi, czy wybrać pieniądze, wybrał raczej pieniądze, tak? Położył całą swoją ufność. Może to nie była wiara w tym chrześcijańskim znaczeniu, ale wiara to też ufność. Położył całą swoją ufność, swoje bezpieczeństwo w pieniądzach zamiast w Bogu. I czytamy o tym, że odszedł zasmucony. Jeżeli ktoś ma jakieś bożki w swoim życiu, cokolwiek to jest, co jest dla niego ważniejsze od Boga, to w tym momencie to może tak naprawdę wierzyć. Czy pieniądze są faktycznie takim wielkim niebezpieczeństwem? No bez pieniędzy się nie da żyć, ale trzeba z nich dobrze korzystać. Czujecie się bogaci? No tutaj Jakub pisze, że jest to niebezpieczeństwo. Nie, pieniądze nie są problemem. Pieniądze nie są żadnym problemem, tylko stosunek do nich. To jest chyba zasadnicza kwestia. Odwołałem się przez moment tutaj do pierwszego przykazania, które na przykład Luter objaśniał. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie. On mówi, wiara i ufność serca czynią Boga i bożka.
I jeśli po prostu twoja wiara jest prawdziwa i ufasz Jezusowi, to masz Boga. A jak swoje poczucie bezpieczeństwa, komfortu życiowego, stabilizacji budujesz nie na Jezusie, nie na Bogu, ale po prostu budujesz na posiadaniu, na tym, co masz, albo na tym, że kasą rozwiążesz swoje problemy, albo dasz lekarzowi i cię z czegoś wyleczy, albo komuś tam kopsniesz łapówkę, żeby sprawy poszły po twojej myśli, to znaczy, że nie podążasz w ufności i nie dajesz rozwiązań Bogu, ale zwyczajnie tym masz coś, co jest rozwiązaniem twoich problemów, czyli ufasz w to, że to i to daje ci rozwiązanie, więc wiara i ufność czyni w naszym życiu Boga i Bożka, nie? To zależy, co my tak naprawdę w tym akcie wiary wybierzemy i jeśli nasza wiara będzie prawdziwa, to i Bóg prawdziwy będzie w naszym życiu, a jeśli nie, to wszystko może być naszym Bogiem. Czy można zamienić wiarę na pieniądze? Ja sądzę, że bogactwo samo w sobie nie jest problemem, bo sam Bóg jest bogaty. On też to bogactwo wielu ludziom rozdzielał i to też o tym czytamy w Biblii, jak chociażby Abraham nie był wcale biednym człowiekiem, ale myślę, że jest to wysoka poprzeczka też wiary. Udźwignąć taki ciężar. Paweł, apostoł, pisał, że umiem żyć w niedostatku i umiem żyć w przepychu. Ja nie umiem ani jednego, ani drugiego i modlę się o to, żeby nie spotkała mnie bieda. Z bogactwem może się akurat o to nie modlę, żeby mnie nie spotkało, ale Bóg pewnie wie, że gdyby mnie spotkało, pewnie bym zbzikował i nawet nie muszę się o to modlić, żeby mi tego nie dawał, prawda? Więc ty wszystko wiesz, co przed tobą. To nie jest problem bogactwo, tylko jest kwestia w naszym mózgu, w naszej mentalności. To jest kwestia bardzo ważka i nawet Pan Jezus powiedział, że ciężko wejść bogatemu do królestwa, co nie znaczy, że on tam nie wejdzie. Jakub jakby to potwierdza dokładnie tą samą myśl. Mędrzec Salomon, tylko teraz nie pamiętam w jakim fragmencie, napisał taką prośbę, która myślę, że jest taką modlitwą wiary. Panie Boże, nie daj mi za dużo pieniędzy, żeby mi się w głowie nie przewróciło, tak parafrazując, tak? Ale nie daj mi za mało, żebym nie musiał żebrać o chleb. Najlepiej jest właśnie wypośrodkować to. A Pan Bóg w zależności od tego, jak tam uzna za stosowne, raz może nam dać więcej, raz może nam dać mniej. Jednak Boża obietnica mówi, że chleba nie zabraknie, że nigdy chleba sprawiedliwemu nie zabraknie. Nie? I to jest podejście wiary. Bardzo dziękuję Wam za wspólne studium. Mili widzowie, ja życzę Wam i sobie, i Wam również, żebyśmy przede wszystkim byli bogaci w wiarę, w te doświadczenia, przed którymi być może nieraz uciekamy, boimy się ich, kiedy je przechodzimy, żałujemy, że nadszedł taki dzień naszego życia, ale właśnie na tym polega nasze życie z Panem Bogiem, że On wie, co jest dla nas najlepsze, czego potrzebujemy, a kiedy Mu ufamy, to kiedy nawet przychodzą te ciemne dni, to wiemy, że On jest z nami. Wiemy, że z jakiegoś przedziwnego powodu jest to potrzebne naszemu życiu, temu rozwojowi, temu kierunkowi do doskonałości. I ja ufam Panu Jezusowi, że prowadzi mnie w moim życiu. I na tym to polega, że czy są te dobre, czy złe dni, to ufamy Mu. I tego Wam serdecznie życzę, żeby wszystkie nasze doświadczenia prowadziły nas do tego pełnego zaufania, żebyśmy byli gotowi złapać się go i to będzie jedyny uścisk, którego w naszym życiu potrzebujemy. Niech Pan Bóg Wam obficie błogosławi i czyni nas wszystkich bogatymi w wierze, w zaufaniu do Pana Jezusa. Dziękujemy bardzo serdecznie. Kończąc nasze studium, pomodlimy się jeszcze. Adaś. Panie Boże, serdecznie Tobie dziękuję za taki dobry czas, który mogliśmy spędzić przy Twoim Słowie, że ono jest takim żywym wyrazem tego, co do nas czujesz i co dla nas masz i że możemy ciągle z niego czerpać i chwytać się tych obietnic, które są w nim dla nas zawarte. I chcę Cię, Panie, prosić, żebyś właśnie nas w tej wierze ciągle wzmacniał, ale przede wszystkim właśnie w tej wierze, którą rozumiemy jako tą ufność, jako to pełne zaufanie i oddanie się Twoim obietnicom. Proszę Cię, błogosław nas i błogosław wszystkich, którzy w tym Słowie teraz uczestniczą. W imieniu Jezusa. Amen.
Amen. Amen. Dziękujemy wam za to, że byliście z nami podczas tego studium i wierzę, że za tydzień znowu klikniecie Nadzieja TV, aby wspólnie przestudiować kolejny temat, wytrwanie w pokusie. Bardzo serdecznie zapraszam.